Święto związane jest z wyobrażeniami człowieka o świecie niematerialnym. Jest niezbędne do egzystowania kultury, zbiorowości i jednostki. W kręgu kultury chrześcijańskiej święto ma wymiar szczególny. Łączy się z wyobrażeniami człowieka o jego życiu na ziemi i po śmierci. Jest okazją do refleksji, a jednocześnie do integracji w rodzinie i społeczności. W naszej prezentacji nawiązujemy do tradycji świątecznych z różnych zakątków świata oraz przybliżymy znaczenie symboli bożonarodzeniowych w Polsce. Kolęda Cicha Noc jest zdecydowanie najbardziej charakterystyczną pieśnią bożonarodzeniową znaną na całym niemal świecie. Zapraszamy do wysłuchania kolędy. XV-XVII wieku. Najpierw przyjęła się na terenie Niemiec. Ubierano ją świeczkami, a więc światłem. Symbol światła to symbol Chrystusa. Do nas choinka dotarła późno, bo pod koniec XIX wieku, prosto z Prus, z pruskimi zaborcami. Początkowo przyjęła się ona w dworskich i mieszczańskich przykład przyniesienia materiału
średniowiecznych na nurt ludowy. Tradycyjne szopki rzeczywiście sięgały czasu świętego Franciszka. On jako pierwszy urządził żywą inscenizację o Bożym Narodzeniu, żeby przybliżyć wiernym ewangeliczne zdarzenie. W średniowieczu równolegle z misteriami pojawiły się szopki kościelne. Przez kolejne stulecia panowała na nie ogromna moda. Czasem wykorzystywano rzeźbione figury i różne akcesoria, a czasem żywe obrazy prezentowali ludzie przebrani za określone postaci. Związanej z Bożym Narodzeniem, jaką jest budowa szopki. Szopki budowane są nie tylko w kościołach, ale także na klatkach schodowych, osiedlach, w szkołach, szpitalach i innych instytucjach. Hey, go!
zwłaszcza panu Jerzym Litoniu i Zygmuncie Piekarzu, wieloletnich nauczycielach z naszej szkoły. Sprawy trudne, niejasne staną się czyste i proste. Niech nadchodzący nowy rok zawita z nową nadzieją we wszystkich trudach osobistych i szkolnych. Z całego serca życzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Chociaż władzę cieszy jego dłoń.
Jezus, który rodzi się w Betlejem i w naszych sercach, jest Królem Pokoju i On pragnie, aby ten pokój zagościł w naszych sercach, w naszych rodzinach, na całym świecie. Za te przybliżenie nam tego pięknego wydarzenia, szczególnie ważnego dla nas, chrześcijan, narodzenia Pana Jezusa, aby to narodzenie również dokonywało się w naszym życiu każdego dnia, bo Chrystus, Bóg, pragnie rodzić się każdego dnia w naszych sercach, a przede wszystkim rodzi się zawsze na ołtarzu podczas Eucharystii. Chce, byśmy Go przyjmowali po to, by nam mógł towarzyszyć i w trudach codzienności, ale też byście zawsze mieli to poczucie, że Bóg jest blisko, pragnie Wam błogosławić i chce napełniać Wasze serca pokojem, miłością i taką prawdziwą Bożą radością, czego Wam życzę na te zbliżające się święta. Bardzo dziękujemy za przygotowanie tych niesamowitych jasełek. Myślę, że w przyszłym roku będziecie taką świętą rodziną również. Oczywiście bez osiołków. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję siostrze, która nadzorowała, przygotowała. Gdzie mamy siostrę? Bardzo dziękuję siostrze. Jeszcze jedno podziękowanie, bo w tym roku przed naszą szkołą stanęła szopka. Ta szopka powstała 3 lata temu. Mieliśmy już takie malutkie otwarcie tutaj w galerii. W zeszłym roku ta szopka pojechała do Pałacu Prezydenckiego, a w tym roku dzięki wielkiej pracy i zaangażowaniu pana dyrektora Króla, pana Janusza Tomczaka i pana Jasia Piętonia. Mamy i pana Mrowcy, pana Janusza Jędrzejowskiego. Ta szopka stanęła przed naszą szkołą. Te serdeczne podziękowania składam również w imieniu wszystkich mieszkańców ulicy Kościeliskiej, bo przechodząc właśnie przekazują mi te podziękowania, że teraz ulica Kościeliska naprawdę pięknie wygląda. Wy tego nie widzicie, ale wieczorem jest pięknie oświetlona i naprawdę jest wielką ozdobą i naszej szkoły, i ulicy Kościeliskiej. No i teraz czas na życzenia. Życzę Wam satysfakcji z tego, co było, radości z tego, co jest, i nadziei na to, co będzie. Dzielmy się tym, czym, tym, co mamy. Wy, młodzi ludzie, macie młodość, radość, więc dzielcie się z nami, dorosłymi, a my możemy podzielić się z Wami naszą dobrocią, życzliwością i tym, co mamy, czyli... Ale to tak, nas ty się nazwiemy na to, Boże Narodzenie, żeby się Wam darzyło, umnożyło, Cicku Boski stworzyli. Umożyło, Boże, Synę Boże, żeby się Wam darzyło, kiedy co ma tak jeździć, żeby się nie udało, jadą na ogólu, dalo cienice, kielo w lesie, dalo owiece, kielo w banku, w oziorę. Żeby się Wam darzyło, koniec z białymi nogami, żebyście łarali szteroma górami, a nie szteroma, to trzoma. Jak nie trzoma, to dwoma. Jak nie dwoma, to jednym, ale co złotym. Sięgnijcie z głowie całe, wyjmijcie z koło całe. Sięgnijcie z dłoż krzynie, wyjmijcie z pół świnie. Sięgnijcie z nawesche, wyjmijcie z maszec. Jakiście pójście, wolennikom daliście. Co by się wam te starze dzieci? Kielo przywiózł śmieci. Po tym wątku po dziesiątku, a na pościeli troje. No co byście mi tam nie powiedzieli za to, które moje. Nasyście na zdrowie na ten nowy rok, co by wam wypadł z pieca było. Co by wam z pieca wypadła ruła, tej co by wam gaści nos próbła. Co by wam niczego nie chybiało, z roku nawet przybywało. No a do reszty, co byśmy się szczęśliwi i weseli, jako w niebie anieli. Hałaj Boga. Thank you.
Oh,